Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, w imieniu Sejmowej Komisji Infrastruktury mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac Komisji nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym, zawartym w druku sejmowym 109. Panie i Panowie Posłowie, przedłożony projekt ma na celu przesunięcie terminu ustawy w życie uchwalonej w dniu 5 stycznia 2011 roku z dnia 11 lutego 2012 roku na dzień 19 stycznia 2013 ustawy o kierujących pojazdami. Przypomnę, że kształt uchwalonej ustawy wynika z implementacji do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/126/WE w sprawie praw jazdy oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ustawa w szczególności reguluje na nowo zasady uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, w tym zasady szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, określa zasady i tryb nadzoru nad ośrodkami egzaminowania i szkolenia kierowców, nad instruktorami, egzaminatorami oraz samymi kierowcami. Wejście w życie przepisów dotyczących nowego systemu przeprowadzania egzaminów teoretycznych, ale także praktycznych na prawo jazdy pociąga za sobą konieczność właściwego przygotowania się do tych zadań przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego z jednej strony i kandydatów na kierowców z drugiej. Powstałe w ostatnim czasie olbrzymie kolejki w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego w związku ze zbliżającym się terminem wejścia nowych przepisów świadczy o tym, że w szczególności ta druga strona nie jest przygotowana do zmiany w tym zakresie, chcąc poddać się egzaminowi według przepisów dotychczasowych. Ta druga to kandydaci na kierowców, wyraźnie wskazywałem, panie pośle. Biorąc pod uwagę dobro przyszłych zdających egzamin na prawo jazdy oraz najważniejszą zasadę przy wprowadzaniu nowych regulacji prawnych, zasadę zaufania obywateli do państwa, poprzez przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o rok zapewnimy przyszłym kierowcom czas na właściwe przygotowanie się do egzaminu. Dla właściwego wprowadzenia proponowanych zmian w sprawozdaniu komisji zaproponowano. Po pierwsze, skreślenie w przepisach przejściowych i końcowych ustawy o kierujących pojazdami artykułu 135, ponieważ po zmianie terminu wejścia w życie ustawy na dzień 19 stycznia 2013 roku nie ma potrzeby stanowienia okresu przejściowego na wydawanie według starych zasad skierowań na badania lekarskie i psychologiczne. Po drugie, wprowadzenie w artykule 136 zmiany brzmienia przepisów ustępu 3 i 4. Takie rozwiązanie jest niezbędne, ponieważ przepisy dotyczące działania Centralnej Ewidencji Kierowców i końca działania starego systemu ewidencji punktów karnych miałyby wejść w życie dnia 1 stycznia 2013 roku, a będą zgodnie z propozycją jednolicie wchodziły w życie w dniu 19 stycznia 2013 roku. Po trzecie, zmianę brzmienia artykułu 137 poprzez skreślenie ustępu 2 oraz zmianę ustępu 1 ustawy o kierujących pojazdami w zakresie utrzymania starego wzoru prawa jazdy obowiązującego do dnia 18 stycznia 2013 roku. Dotychczasowy wzór do czasu wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami będzie funkcjonował na podstawie obecnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Po czwarte, zmianę brzmienia
artykułu 139 w zakresie jednolitego sformułowania przepisów wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami na dzień 19 stycznia 2013 roku. W ustawie poprawiono także niewłaściwe wskazanie odwołania do opłaty ewidencyjnej występujące w artykule 80d ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawie o kierujących pojazdami. Ponadto w trakcie pierwszego czytania projektu ustawy zostały wprowadzone dwie poprawki będące konsekwencją przesunięcia w czasie wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 11 lutego 2012 roku na dzień 19 stycznia 2013. Obydwie poprawki mają na celu ujednolicenie proponowanych w tej ustawie zmian. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, w imieniu Sejmowej Komisji Infrastruktury wnoszę o uchwalenie projektu ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym w kształcie zawartym w druku sejmowym 127. Dziękuję bardzo.